Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka króciutka wrzutka odnośnie naszych tutaj dywagacji o świętym Macieju i Judaszu. No, widać fragment z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Stoi protestantom mocno jak ość w gardle. No i robią różne szpagaty, że niby Maciej tak zastąpił, ale nie nastąpił Judasza i tak dalej. Pojawił się komentarz, że nie ma w Piśmie Świętym o urzędach i tak dalej. Otóż, moi drodzy, sprawa wygląda tak. Jeżeli sobie przeczytacie chociażby 20 werset Dziejów Apostolskich pierwszego rozdziału, jest to wypełnienie się proroctwa Dawidowego z psalmu, tak? A dom jego niech będzie pusty, a urząd jego niech weźmie kto inny, tak? Jest to wypełnienie się proroctwa, prawda? Judasz umarł, a urząd jego niech weźmie kto inny. No i to wypełniło się w osobie świętego Macieja. I co ciekawe, Biblia Warszawska protestancka też mówi o urzędzie. A więc już mamy tutaj ślad o urzędzie apostolskim, o którym też wspomina święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. A więc święty Maciej przejął urząd po samobójczej śmierci Judasza, stał się apostołem, tak? No i teraz tutaj też taki komentarz, który jest kulą w płot, pokazujący absolutną bezradność i bezmyślność protestantów, a mianowicie: a czy nasi biskupi są świadkami zmartwychwstania Chrystusa i czy chodzili z apostołami? Bo takie Piotr postawił warunki, tak, żeby wybrać mężów, którzy byli świadkami zmartwychwstania i razem z nimi chodzili, tak, z apostołami i z Chrystusem, czyli spośród uczniów. No więc te dwa warunki tutaj wytaczając działa przeciwko naszym biskupom. No jest to po prostu krótkowzroczna bezmyślność i bezradność. Dlaczego? No bo chyba nikt nie podważy tego, że święty Paweł był apostołem. A święty Paweł spełniał te dwa warunki, o których mówi święty Piotr? No raczej nie. Nie chodził z apostołami i z Chrystusem przez 3 lata, jak i też nie był świadkiem jego zmartwychwstania. Chrystus mu się objawił, znamy historię, ale to wszystko miało miejsce już po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Chrystusa. A więc święty Paweł, będąc apostołem, nie był ani świadkiem jego zmartwychwstania, ani nie chodził, prawda, z apostołami i z uczniami od samego początku. Więc te protestanckie szpagaty, że Maciej zastąpił, ale nie był następcą, no są po prostu sztuczne, bezmyślne. Prawda, to jest tak, jakby powiedzieć właśnie, no, przykład króla, że Kazimierz Wielki nie był następcą Władysława Łokietka na tronie Polski. Owszem, był i też był królem. Tam takie jakieś głupkowate komentarze, że jak był następcą, to musiałby być jak Judasz. No, ludzie kochani, no i tam chyba pan Tomek Stream napisał, to jak jeden król jest zwyrodnialcem, to jego następca też musi być zwyrodnialcem? No nie, nie musi być zwyrodnialcem, jest następcą, czyli przejmuje cały królewski urząd po swoim poprzedniku. Nawet jeśli poprzednik był tyranem, to ten jako następca może być świętym, sprawiedliwym królem. I takich królów w historii, następców, zbrodniarzy, na pewno można by było mnożyć nawet nie w dziesiątki, ale i w setki, prawda, że następca jakiegoś zbrodniarza był sprawiedliwym, no i też na odwrót, następca sprawiedliwego był zbrodniarzem i jakimś hulakom. To nie ma najmniej, to już nie jest istotne. To, co jest istotne, jest to, że święty Maciej, apostoł, przejął urząd po Judaszu, stał się jego następcą. I jeszcze raz, argumenty, że te dwa warunki musiały być spełnione, czyli że chodził z uczniami i był świadkiem jego zmartwychwstania, są kulą w płot, bo święty Paweł był apostołem i chyba tego sekciarze nie zaprzeczą, a jednak nie był świadkiem zmartwychwstania i nie chodził z 12, prawda? Co świadczy wyraźnie o tym, że można być apostołem, tak? Nie będąc świadkiem zmartwychwstania i bez chodzenia z Chrystusem i z uczniami przez 3 lata.
No i jeszcze tak na zakończenie, żeby nie przedłużać. Chrystus mówi do apostołów w Ewangelii Świętego Mateusza: ja jestem z wami aż do skończenia świata. Co to znaczy, że jest, że mówi do 12 apostołów, że jest z nimi aż do skończenia świata? To co, cała dwunastka żyje? No nie, wiemy, że pomarli, a więc jak może być z nimi aż do skończenia świata? Jest to właśnie zwrot, to wyrażenie Chrystusa pokazuje, że będzie ze swoim kościołem, z apostołami, czyli z tymi dwunastoma i z resztą, aż do skończenia świata. Kolejny fragment, 5 rozdział 1 listu świętego Piotra. Starszych, którzy są pośród was, proszę ja również starszy. A więc święty Piotr, czy pisał tam do apostołów? Nie, pisał do starszych, czyli wskazuje tutaj, że ci adresaci tego 5 rozdziału, tak, starszych, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, prawda, abyście pasli stado Boże i tak dalej. To wyrażenie jest kluczowe. Starszych, którzy są pośród was, i ja, tak, jak i ja jestem starszy, czyli piszę do równych sobie. A więc do kogo? No właśnie. Starszych, którzy są wśród was, proszę was, ja również starszy. I tutaj, o, no widzisz, są równia, więc nie był Piotrem. Święty, ojciec święty, papież, na równi z w biskupstwie jest na równi z każdym biskupem świata. Niezależnie, czy biskup pełni funkcję metropolity, arcybiskupa, czy biskupa pomocniczego. To są funkcje w biskupstwie. Wszyscy są braćmi. Święty Jan Paweł II, pisząc do biskupów, pisze do braci w biskupstwie. Często się tak zwracał. I inni papieże też, do braci w biskupstwie. A więc są równi. Chodzi o funkcję, która go wyróżnia. A więc święty Piotr już za czasów apostolskich, za swoich czasów, pisał do równych sobie. Nie pisał do mniejszych. Starszych, którzy są pośród was, proszę was, ja jako turbo starszy, mega starszy albo największy starszy, wskazując, że tamci są, nie są równi jego godności. Wskazuje, że są równi. Podkreślam, w godności bycia starszymi, ale papież jako funkcję zarządza całym kościołem. Dobra, to na tyle. Moi drodzy, jak wrócę do domu, posłuchamy sobie dalszych aberracji w wykonaniu pastora Jasiewicza, które po prostu są uwłaczaniem rozumu i intelektu. No ale po prostu protestantyzm jak kwas zżera szare komórki i wychodzi im to, co im wychodzi. A więc reasumując, święty Maciej jest następcą Judasza, przejął jego urząd, Dzieje Apostolskie 1:20. Tak? I te warunki, o których pisze święty Piotr, no, święty Paweł ich nie spełniał, ani jednego, ani drugiego, a mimo to został apostołem i też pieścił urząd apostoła. Rzymian 1 rozdział. Więc przestańcie robić szpagaty, zacznijcie myśleć, a jak zaczniecie myśleć, to się zacznijcie nawracać na prawdziwą wiarę katolicką. Pozdrawiam.